Ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół. Te słowa Chrystusa są jakąś esencją dzisiejszej Ewangelii. Jesteśmy Kościołem. To słowo ma różne konotacje. Kościół jest trudny, Kościół nas nieraz denerwuje, ale Kościół jest naprawdę największym darem Boga dla człowieka. Jest drogą, miejscem spotkania ze Stwórcą. Dlatego Bogu dziękujemy za Kościół, nawet za ten trudny, wymagający, nawet za ten denerwujący, za ten, który poszerza przestrzeń naszego patrzenia, który nas, ludzi o twardym karku, nieraz prowadzi do zbawienia nieznaną nam drogą. Drodzy bracia i siostry, myślimy nieraz o ludziach tamtej epoki sprzed 2000 lat. Szczęściarze byli, bo Jezusa widzieli. Nam na samą myśl, żeby tak spotkać Jezusa, ciarki przechodzą po plecach, żeby Go usłyszeć, dotknąć, usiąść z Nim do obiadu czy kolacji. Oni tego dostąpili, spali razem z Nim przy jednym ognisku. Ale proszę zwrócić uwagę, chociaż Go mogli oglądać, chociaż Go mogli dotykać, mogli Go słuchać, już te wrażenia zmysłowe, intelektualne, które dochodziły do ludzi od Jezusa, już były przepuszczane przez maszynkę naszego kłamstwa wewnętrznego i już ludzie różnie Jezusa odczytywali. Jedni mówią, no ewidentnie, Jan Chrzciciel powstał z grobu. Drudzy mówią, nie, Eliasz, ewidentnie Eliasz. Trzeci mówią, nie, to jest jakiś prorok. Te opinie, które przedstawili dzisiaj apostołowie, nie są kompletne, bo przecież byli jeszcze tacy, którzy mówili, jak to, Jezus? Belzebub, diabeł wcielony. W wielką w Niedzielę Palmową krzyczą Hosanna synowi Dawidowemu, w Wielki Piątek krzyczą ukrzyżuj, ukrzyżuj. Kochani, jakie to jest prawdziwe? Zwróćcie uwagę, to ja cały czas to podkreślam, to nasze poznanie, wspominanie przeszłości, wszystko jest przemielone przez maszynkę naszego kłamstwa, naszego subiektywizmu, czyli tego, co nam zostawił grzech pierworodny. Popatrzcie, jak ludzie się kłócą o komunę. To jest bajka. Przecież są ludzie, którzy w komunie przeżyli wiele lat. Komuna? Genialna. Człowieku, w czasy za darmo. Wszystko za darmo. Dzieci się uczyły, tych bandytów na ulicach nie były. Drugi mówi, stary, przecież komuna to było jedno wielkie więzienie, obóz. Ale co ty opowiadasz? Gierek, no za Gierka było genialnie. Ale papieru toaletowego nie było. No ale słuchaj, maluchy, każdy robotnik sobie mógł. Ale co, proszę Państwa, o przeszłości? Weźmy współczesność. Prezydent, no słuchaj, mąż stanu. Co ty opowiadasz? To jest pajac. No przecież nie widzisz na własne oczy. Ludzie widzą to samo i widzą dwie różne rzeczy. I teraz, kochani, jeśli Jezus przyszedł nam przynieść prawdę, ale przynieść tą prawdę do wszystkich pokoleń i wszystkich narodów na świecie, to jak On by tą swoją prawdę rzucił tak w ludzi i powiedział, słuchajcie, niech to się rozejdzie po całym świecie przez wszystkie pokolenia, to dobrze wiecie, że nie jeden sąsiad by do domu zaniósł tą prawdę i już by ją po drodze sfałszował. Wszyscy w dzieciństwie graliśmy, jak to się nazywało, głuchy telefon. Siadało 10 osób, jednemu się coś mówiło na ucho. Ala makota. Podaj dalej. Już ósmy mówił. No i co usłyszałeś? Ble, ble, ble. Przecież powtarzaliście sobie jeden drugiemu. Ala makota. No tak, tylko jeden się zaśmiał, drugi zakasłał, trzeci powiedział niewyraźnie i czwarty usłyszał, że kot ma ale. Taki jest nasz... I teraz Pan Jezus się z tym liczy, że skoro ludzie tak subiektywnie przemieniają prawdę, przemieniają informacje, wiadomości, my się w rodzinie nie możemy dogadać, kto miał wczoraj kupić kartofle, no. No przecież ci wyraźnie mówiłem, że ty. Jak to ja? No przecież ja pamiętam, że mówiłeś, żeby Krzysio kupił. Ale Krzysiek w życiu, mamo, co to tata opowiada? My tego nie możemy ustalić. To co dopiero po 10 wiekach ustalić? Ludzie by mówili, podobno żył jakiś Jezus. On tam ukrzyżowany był? Czy on kogoś ukrzyżował? Znaczy nie pamiętam dokładnie. Coś mówiła mi babcia, że był jakiś Jezus. A tu chodzi o szczegóły naszego życia. I co teraz Jezus zrobi? No ktoś by powiedział, spisać to. Spisać. Spisać dokładnie, kropka po kropce, co Jezus nauczał. Kochani, proszę zwrócić uwagę, że to jest ciekawe, że Jezus się w ogóle nie zajmuje spisywaniem swoich dzieł. Nie ustanowił sekretarza. Mógł ustalić dwóch pisarzy, ustalić, ja będę nauczał, a wy spisujcie wszystko, potem ja sprawdzę, jeszcze raz zredagujemy, podpiszemy pieczęciami jakimiś i to będzie święta księga. Jezus co robi, co innego. Dlaczego? Kochani, z książką można zrobić wszystko. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest jakieś, zaczyna się rok szkolny, to będziemy mieli za tydzień, jest jakaś pierwsza klasa w liceum, porządni uczniowie, grzeczna młodzież i przychodzi ktoś i mówi, słuchajcie, macie tu świetny podręcznik do matematyki i uczcie się. Do widzenia, papa. Wpadnę do was w maju, droga klaso, no i zrobimy egzamin.
Wy wiecie, jakby to wyglądało. Pierwszego dnia to nawet by się pochylili nad tym podręcznikiem, pierwsza strona, no to zrobimy nawet zadanie. Ale tak, następnego dnia nauczyciela nie ma, to co, pogadamy o meczu, to robimy jakieś zadanie, no to już dzisiaj nie ma co robić, no. Następnego dnia jakieś zadanie, o to za trudne. Nie, to trzeba wyeliminować. Gdyby uczniów zostawić tylko z podręcznikiem, wy, drodzy Państwo, wiecie, ja też wiem, nie byłoby tego żadnego efektu. Szkoła daje nauczyciela, który teraz będzie pilnował, żeby uczniowie wbili do głowy ten podręcznik. I problem jest z nauczycielem. Kochani, czy my żeśmy w szkole narzekali na podręczniki? Może niektórzy tak, mówili, że ten podręcznik jakiś ciemny, ale podręcznik to był drobiazg. Nauczyciel, z tym były kłopoty. My do dzisiaj nie mówimy, ach, miałem taki zatrudny podręcznik do chemii. Kurczę, nie mogłem tej chemii zrozumieć, bo miałem zatrudny podręcznik do chemii, tylko do dziś mówimy, ta moja chemica, ona mi się śni po nocach, z tą próbówką w ręku, no. Ta chemica, ta biologiczka, co się na mnie uwzięła. Podręcznik od biologii to był drobiazg. I kochani, z Pismem Świętym, gdyby Jezus zostawił tak tylko Pismo Święte, ludzie, to macie Pismo Święte i żyjcie według tego Pisma Świętego. Kochani, z Pismem Świętym da się zrobić wszystko. Jeśli ktoś z Państwa sobie życzy, to ja mogę na podstawie Pisma Świętego uzasadnić idee faszystowskie. Czystki rasowe Żydzi robili w Starym Testamencie, że hej. Uzasadnić komunizm na podstawie Pisma Świętego, ale rzeczywiście apostołowie wszystko, ludzie sprzedawali wszystkie dobra i przynosili pieniądze do apostołów, składali u ich stóp. Mamy piękną ideę komunistyczną uzasadnioną w Piśmie Świętym. Czy posklejać różne fragmenty, już ten najbardziej klasyczny na pewno znacie. Judasz poszedł i powiesił się, idź i ty czyń podobnie. Z Pisma Świętego można zrobić wszystko, co się chce. Wszystko, co się chce. I niejedni na podstawie Pisma Świętego udowadniali różne wzory. Trzeba do tego podręcznika dać nauczyciela, który przypilnuje, żeby ludzie to dobrze odczytali. I dlatego Pan Bóg ustanawia Kościół. Ja zbuduję Kościół. Dzisiaj Chrystus mówi, ty jesteś Piotr Opoka i ja na tej opoce zbuduję Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Powtarzam, my nie mamy kłopotów z Pismem. Czy Państwo słyszycie w rozmowach w pracy, że ludzie mówią, ach, to Pismo Święte mnie denerwuje, wyrzuciłem to Pismo Święte, bo mnie tak denerwuje. Nie, ludzie nie mają żadnego kłopotu z Pismem Świętym. A przecież tam są takie głupoty napisane, przepraszam, mówię w logice współczesnego człowieka. Kto spojrzał pożądliwie na kobietę, już z nią popełnił cudzołóstwo. Kto ci uderzy w prawy policzek, nadstaw mu lewy. I ludzie mają tą książkę w domu, ich to nie denerwuje. Jak Pan Bóg będzie chciał, to zażąda od ciebie ofiary z twojego dziecka. Zabierze ci dziecko. Twoje dziecko umrze. Abraham dostał od naszego Pana Boga i to spisane w Piśmie Świętym. Abraham był pochwalony za to, że był gotów zabić nożem swojego syna, kiedy Bóg mu tak kazał. Podoba się Państwu ta książka? A ludzie nie mają z tym problemu. Ale z Kościołem? O, to są problemy, proszę Państwa. To jest jakiś obłęd. Państwo słyszeliście, że dzisiaj podano w mediach, że znaleziono mordercę tego księdza z Blachowni. Najprawdopodobniej był to 18-letni chłopiec, który też pochodził z Blachowni, jakiś tam sąsiad tego księdza. Co czytam w internecie? Gdyby ten ksiądz żył skromnie, na pewno by go nie zabił. Wina księdza, że po prostu żył nieskromnie i chłopak 18-latek musiał go zabić. Jakiś obłęd mamy z Kościołem. Ja rozumiem, że jest dużo krytyki, jest za co. Ale z Pismem Świętym nie walczymy, bo powtórzę raz jeszcze, z Pisma Świętego da się zrobić wszystko, co się chce. I dlatego Pan Bóg ustanawia Kościół, by interpretował Słowo Boże, by był pasterzem dla ludu Bożego, by pokierował tym czytaniem Pisma Świętego. List Świętego Piotra mówi, Pismo Święte nie jest do prywatnego czytania. Kto prywatnie czyta Pismo Święte, pobłądzi. Znaczy, my jesteśmy wezwani do indywidualnego czytania Biblii, ale interpretacje w sprawach spornych musimy iść do Kościoła i pytać, jak to jest. I teraz, kochani, kogo Pan Jezus ustanawia na tego pilnującego, na tego nauczyciela, na tego przewodnika w wierze? To nie może być nikt z nas. Wiecie, że prawa fizyki są takie, że ja się sam nie podniosę za rękę. Ja się mogę prawą rękę ciągnąć lewą, ale ja się nie podniosę do góry. Ktoś inny z góry mógłby mnie podnieść. Jak ja jestem na łódce i będę linę ciągnął do przodu, to łódka nie popłynie. Ale jak ktoś z brzegu mnie pociągnie na łódce, to ja popłynę. Żeby wytłumaczyć Pismo Święte, trzeba mieć mądrość Pisma Świętego.
Pismo Święte jest z innego świata i żeby je wytłumaczyć, trzeba być z innego świata. I Jezus ustanawia rzecz genialną. Ja dalej będę z wami. Ja będę dalej z wami. Ja jestem z innego świata. Ja mam mądrość przewyższającą wszelką waszą mądrość. I ja ustanawiam w Kościół, w którym ja będę dalej. Dlatego Jezus mówi, ja was nigdy nie opuszczę do skończenia świata. Ja jestem z wami. Kościół cały czas naucza. Kiedy ksiądz chrzci dziecko, to Jezus chrzci dziecko. Państwo zwrócicie uwagę, że kiedy ja się dzisiaj będę słowa przeistoczenia, to ja nie będę mówił podobnie po wieczerzy, on wziął chleb i on powiedział, że on wam daje, tylko i będę mówił, ja wziąłem, ja daję, bierzcie i pijcie, to jest ciało moje. Ktoś powie, jak to ciało księdza Piotra? Nie. Wiecie, dlaczego się ksiądz pochyla, kiedy jest przeistoczenie? Że to nie ja, to Jezus mówi. Ja mu tylko udzielam swojego głosu. Oczywiście ja to chcę mówić, ja nie staję się maszyną, ja nie tracę świadomości na moment przeistoczenia, ale ja jako kapłan oddaję się Chrystusowi. Jezus tą mszę świętą odprawia. Jezus tę mszę świętą odprawia. Choćbym ja był największym grzesznikiem, Kościół uczy, jeśli ksiądz jest nawet w wielkim grzechu ciężkim, jak odprawiam mszę świętą, to ta msza święta jest ważna, niegodziwa, on nie powinien tak nigdy robić, ale sytuacja może taka zaistnieć. To Jezus jest w Kościele, Jezus głosi Słowo Boże. To nie znaczy, że każde kazanie jest zgodne z wolą Jezusa, bo ksiądz na kazaniu może się pogubić i zacząć robić agitację polityczną. Na pewno Jezus nie chce, żeby jego ambona stała się miejscem agitacji politycznej. Ale Jezus został w Kościele i dlatego daje Piotrowi taką władzę. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Jak Jezus ryzykował. A jakby tak Piotr powiedział, tak, mam taką władzę, że co zwiążę na ziemi, to związane w niebie, no to rozwiązuję Trójcę Świętą. Aniołów poprzestawiam w niebie. Dlaczego Pan Jezus się tego nie bał? Bo Pan Jezus, Piotrze, ja dam Ci swojego ducha. Ja będę w Tobie. Kochani, widzieliśmy nieraz, panowie, na pewno wielu z nas to przerabiało, siedzieć na kolanach u taty w samochodzie i kierować samochodem. Tata tam biegi wrzucał i sprzęgło popuszczał, a my żeśmy kierowali. Tylko, że na tej kierownicy, tu my żeśmy trzymali tymi swoimi małymi 5-letnimi rączkami kierownicę, a tata trzymał na dole. I to jest taki symbol Kościoła. Kieruje papież, ma kierownicę, ale Duch Święty trzyma na dole. I hamulec, Duch Święty i gaz. Jest Duch Święty w Kościele. Oczywiście powtarzam, to nie znaczy, że my księża, biskupi jesteśmy bezwolni. Nie, my jesteśmy wolni. Biskup może zgrzeszyć. Biskup może odejść od Kościoła i tak się zdarzało. Ksiądz może zgrzeszyć, sprzeniewierzyć się. Ksiądz może głosić naukę sprzeczną. Ale cały Kościół nigdy nie pobłądzi. Jezus nie obiecał, żaden biskup nie pobłądzi, żaden ksiądz nie pobłądzi. Cały Kościół nie pobłądzi. Bramy piekielne go nie pokonają. A co by bramy piekielne chciały? Bramy piekielne by chciały przede wszystkim, żeby odłączyć Jezusa od Kościoła. Żebyśmy zostali sami na tej łódce, bez wioseł, bez żagla i tak kręcili się w kółko. Jezus to jest ten wiatr, to jest ten żagiel, to jest ta lina jak przy promie, która wskazuje na kierunek przepłynięcia na drugą stronę rzeki. I powiedział, drodzy bracia i siostry, powiedział Jezus, nigdy bramy piekielne nie odłączą mnie od Kościoła. Dzisiaj słyszycie, jak Polska długa i szeroka, jak Europa długa i szeroka. Pan Bóg tak, Kościół nie. Czyli Kościół został odłączony od Chrystusa. Kościół jest do kasacji, do likwidacji, Kościół się pogubił, Kościół to jest w ogóle źródło demoralizacji, a w Jezusa sobie mogę wierzyć. Dlaczego? Dlaczego tak ludzie mówią? Bo Kościół pilnuje, żeby Jezus był bliski. Jezus sam przez Kościół pilnuje, żeby był bliski człowiekowi, a Jezus bliski jest trudny. Powtarzam, my bardzo kochamy ciocię w Ameryce, ale jak ja kocham tą ciocię w Ameryce, tylko jak ta kochana ciocia z Ameryki zadzwoni do drzwi i my otwieramy drzwi, stoi ciocia i 6 walizek, to my tracimy grunt pod nogami. My chcemy kochać Jezusa, tylko żeby On był daleko, a najlepiej takiego Jezusa, żebym ja sobie mógł z Nim wszystko zrobić, co chcę. Proszę Państwa, ludzie dzisiaj z Kościołem, z wiarą chrześcijańską i z Panem Bogiem robią, co chcą. Dostałem taki przejmujący list w tym tygodniu. Sprawa banalna. Są takich przypadków tysiące w Polsce. No, dziewczyna zakochała się w facecie, który ma żonę. On się rozwiódł i ona teraz chce z nim wziąć ślub tylko cywilny. I matka pisze, proszę księdza, czy ja jestem jakaś nienormalna, bo ja się temu sprzeciwiam. Ja to przeżywam, że moja córka przestanie chodzić do komunii i zacznie żyć w grzechu. Wszystkie moje znajome mówią, wiesz, ty chyba nie kochasz swojej córki, jesteś wyrodna matka, naprawdę, wiesz?
No przecież najważniejsze, żeby dziecko było szczęśliwe, a ty się tutaj jakieś wąty masz, jakoś przeszkadzasz, psujesz jej narzeczeństwo, no. Ojej, no proszę księdza, no już tam antykoncepcja. Księdza, najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem, a nie tam antykoncepcja. Najważniejsze, żeby być życzliwym, uczciwym, psy kochać, koty kochać, chomiki kochać. A tam aborcja, ojej, to już tam się nie czepiajmy, nie czepiajmy, czy te hormony są tak, usta, czy tak. Ludzie robią wszystko, co chcą. Bo ja powtarzam, z Panem Bogiem, z chrześcijaństwem można sobie tak wymodelować, że naprawdę, do wyboru, do koloru można sobie przystrzyć. Jezus jest w Kościele i kochani, ja, takie różne są porównania Kościoła. Ja sobie dzisiaj tak pomyślałem, że Kościół to jest tak jak most. Stalowa konstrukcja Ducha Świętego i na to nabudowane różnego rodzaju deski, deseczki, oparcia. Nieraz ten most wygląda rzeczywiście i wyglądał w dziejach, w historii Kościoła nieciekawie. Tu jakaś poluzowana obręcz, tu jakaś dziura w tym moście, jednej deski brakuje, tutaj trzeba uważać, ale ten most jest zawsze od 20 wieków taki, że jak chcesz przejść do Boga, to przejdziesz. Kościół rzeczywiście w swoim duszpasterstwie, w swoich wypowiedziach, w swoich akcjach, w swoich decyzjach politycznych, bo się w politykę uwikłał i jeszcze wikła, podejmował nieszczęśliwe decyzje. Ale jeśli chcesz przejść do Boga, to zawsze po Kościele przejdziesz. Chociaż uważaj tutaj na tą deseczkę, chociaż tu uważaj na tą dziurkę, bo żebyś się nie potrącił. Zawsze ten, a ten most jest ostrzeliwany. Szatan ostrzeliwuje ten most nieprawdopodobnie. Ciągły jest dywanowe naloty na ten most. Państwo doskonale wiecie, żeby rozwalić wspólnotę, to walnąć w księdza, walnąć w biskupa. Jak biskup zgrzeszy, to jest dopiero wydarzenie. Jak Jan Kowalski nie przyjdzie do kościoła na 15, to nikt go nie zauważy, że go nie ma. Jak Pan Bóg huknie w jakiegoś księdza od świętej Anny, czy jak diabeł huknie w jakiegoś księdza od świętej Anny, czy innego, proszę Państwa, pół Warszawy jutro mówi. Jak jest jakaś wielka awantura. I dlatego most jest cały czas ostrzeliwany, ale Jezus powiedział, nigdy nie zostanie zerwany, chociaż będzie nieraz w opłakanym stanie. W opłakanym stanie. Kochani, i dlatego ja się nie dziwię, że wielu ludziom imponują jakieś inne grupy religijne, pseudoreligijne, sekty, grupy jakieś wyznaniowe. No niektórzy przychodzą i mówią, proszę księdza, byłem na wspólnocie takiej tam jakiejś protestanckiej, innej, ale nastrój, proszę księdza, bajka. Jedność, wspólnota, poczucie więzi, wszyscy się znają, wszyscy życzliwi, jakieś śpiewy, nawet żeśmy tańczyli, no bajka. Proszę Państwa, pod tym względem to my rzeczywiście jesteśmy stara, ociężała matka. Kościół jest jak stara, ociężała matka, zanim się ruszy matka. Zwróćcie uwagę, przepraszam, może to nie będzie, na pewno nie wygląda to tak w przypadku wszystkich ludzi, ale pamiętacie ten okres, kiedy mieliśmy, niektórzy to nawet go dobrze pamiętają, bo teraz tyle mają, 17 lat, 18, 19. Ciągle mówiliśmy, ta matka mnie nie rozumie. Ja jej mówię stachura, a ona mnie pyta, czy ja będę jadł kluski. No. Ja mówię, mamo, nowa, tam jakaś płyta wyszła, jazzowa, tu Makowicza. Ona mnie pyta, czy te majtki to zaciepły, już, czy zmienić jej te majtki. Te matki to one... Matka mnie nie rozumie. Z kumplem to ja się dogadywałem. Z koleżanką to ja godzinę. A matce tylko wychodzę, wracam. A potem, kiedy przyszła choroba, to nie koleżanka czy kolega stał przy moim łóżku, tylko matka stała i sprzedawała biżuterię, pierścionek po pierścionku, wyjmowała kolczyki z uszu. Matka. I Kościół jest taki. Kościół rzeczywiście nieraz przyjdziesz do kościoła, nie odpowie na twoje pytania, ksiądz cię nie zrozumie, to nabożeństwo majowe, to czerwcowe, tam msza święta, takie to wszystko. Tam, gdzie ja byłem, przy księdza jest taka, tacy scjentolodzy, troszeczkę taka orientacja religijna, takie UFO, o, ależ to było. No to my nie jesteśmy w tym tacy dobrzy. Nie jesteśmy w tacy dobrzy. Ja wiem, że z każdym z was by trzeba pogadać o problemach, tylko my zawsze liczymy, ilu nas do komunii będzie na 15, żebyśmy jakoś szybko ją rozdali w miarę, żeby ludzie się nie zmęczyli staniem. A co dopiero, żeby z każdym z was dzisiaj się spotkać i pogadać. Jak masz na imię? Beata, Beata, skąd jesteś? Co robisz? No nie da się. Jak przyjdziecie do Świadków Jehowy, oby nie, to zaraz z wami pogadają. Cześć Beata, jak się czy, bo ich jest mało. My Kościół jesteśmy jak stara matka, ale Kościół leczy. W innych wspólnotach religijnych, quasi-religijnych może jest atrakcyjnie, przepraszam, może takie głupie porównanie, to tak jakby była jakaś lecznica, która chcąc zdobyć klientów wymyśliła coś takiego, że lekarze i pielęgniarki, żeby się pacjenci w poczekalni nie nudzili, tańczą z nimi, prawda? No, myślę, że wielu by miała klientów z taką ładną pielęgniarką potańczyć i ktoś by przesłał, rewelacja, niesamowite, wiesz, poszedłem do przychodni, a tam tańce.
A leczyli cię? Nie leczyli, ale tańce. A są takie przychodnie, że siedzisz 3-4 godziny do tego lekarza. O, jak nudno w tej poczekalni. Już wszystkie stare forum przeczytała i tinę, i jakieś tam krzyżówki rozwiązałaś drugi raz. Ale czekam do tego lekarza. Kościół jest taki. Kościół ma drogę, Kościół ma sakramenty, Kościół ma prawdę, Kościół ma Biblię. Ale nieraz trzeba się nacierpieć na tych litaniach klęcząco na klęcząco, żeby to wszystko dostać. Pamiętajcie o tym, nie wszystko złoto, co się świeci. Dzisiaj ludzie się pytają, proszę Państwa, przepraszam, rzucę to w okiem w notatki, żeby się nie pogubić. A jeśli jest jakiś problem moralny, ludzie się pytają, a proszę Księdza, czy jest o tym w Biblii? Ja mówię, ale Kościół tak mówi. A no, Kościół. W Biblii czy o tym jest? Czy można kraść oprogramowanie? Jest o tym w Biblii? Nie ma. A widzi ksiądz? Oni mieli jakiś apostołowie centralny serwer pewnie z oprogramowaniem centralnym i w swoich laptopach nie mieli programowania i dlatego na ten temat nic nie ma. Kochani, odpowiadajcie zawsze tak, bo to od strony protestantów te pytania przychodzą. W Kościele było tak kilkadziesiąt lat, że Kościół w ogóle nie miał Biblii. Ktoś powie, jak to nie miał Biblii? Pierwsze pisma natchnione powstają w pierwszej połowie pierwszego wieku. 20 lat po Jezusie. Był taki czas, że w ogóle nie było Biblii w Kościele, tylko było ustne nauczanie. Pan Jezus nic nie spisywał. No to co wtedy było zrobić, jak ktoś chciał się coś dowiedzieć? Jak miał ktoś problem z cudzołóstwem, z drugą żoną? No to nie można powiedzieć, idź zajrzeć do Biblii, bo Biblii nie było. Biblia dopiero, proszę Państwa, pierwsze księgi, wszystkie księgi Biblii są gotowe na przełomie pierwszego, drugiego wieku. 70 lat po Chrystusie. Tak jakby Chrystus umarł w 1940, a my byśmy dopiero dzisiaj mieli Biblię. Kilkadziesiąt lat jest bez Biblii, dopiero listy powstają, dopiero zaczyna się odkrywanie tych tekstów, zaczyna się nauka o natchnieniu, która się dopiero ustala w zasadzie na przełomie drugiego i trzeciego wieku. I Kościół wtedy, kochani, wtedy się szło do świętego Piotra, do apostołów. Oni wyjaśniali sprawę. I oni napisali Biblię. To Kościół napisał Biblię. Oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego. Ale to Kościół napisał Biblię. Dzisiaj wyobraźcie sobie takiego człowieka, który napisał, nie wiem, jakiś tam podręcznik informatyczny. Napisał podręcznik informatyczny i ktoś go czyta i mówi, oj, nie rozumiem tego tekstu. Co to znaczy? A ten autor mówi, to ja ci wytłumaczę. Idź stąd, ty się nie znasz. A to ja napisałem ten podręcznik. Przepraszam, Duch Święty napisał Pismo Święte rękami Kościoła. Jana, Jakuba, Pawła, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. I Kościół, w którym powstało Pismo Święte, je interpretuje. Duch Święty, który pisał Biblię, nie było tak, że 15 lat po napisaniu Biblii Duch Święty opuścił Kościół. I teraz już Kościół jest za głupi, żeby interpretować Biblię. Nie, Kościół ma cały czas tego Ducha Świętego. Gdyby go stracił, powtórzę wam raz jeszcze, byłoby to totalne zwycięstwo szatana nad Kościołem. Kochani, zawsze, no ale to tak jest, że brak logiki. Jeśli ktoś mi mówi, Jezus tak, a Kościół nie, no to zaraz, jak to? Jeśli Kościół pobłądził i trzeba go skasować, i trzeba go odrzucić, to co jest z obietnicą Jezusa, ja zbuduję swój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą? To Jezus też się pomylił. Jego zapowiedź okazała się fałszywa. Czyli Jezus też nie był Bogiem, skoro nie mógł zrobić wszystkiego, na co miał ochotę. Jeśli Jezus nie był Bogiem, nie był Synem Bożym, to ludzie kochani, to jaki jest ten prawdziwy Bóg, skoro ten, o którym mówił Jezus Chrystus, to jest fałsz? Jeśli Bóg jest prawdziwy, wszechmogący i przysłał nam swojego Syna, wszechmogącego, i ten Syn założył Kościół, wszechmogący Syn założył Kościół i obiecał, że zło nigdy nie wejdzie z fałszem do Niego, w Jego nauki, to ja nie rozumiem, jak można odrzucić jeden z elementów tego z jedno z ogniw tego łańcucha. Kościół oczywiście strzeże Biblii, Kościół ją uznał za teksty natchnione. Kościół powiedział, że już nie można dodać tutaj żadnej kropki ani żadnego przecinka, że to wszystko ma tak pozostać niezmienne. Dla mnie, ja mam taki subiektywny dowód na to, że Kościół pochodzi od Ducha Świętego i ma Ducha Świętego, że przez tyle wieków, chociaż wszystko to było w rękach duchowieństwa i hierarchii, nikt z Biblii nie usunął tych antyklerykalnych tekstów. Przecież Biblia jest naszpikowana antyklerykalnymi tekstami. Mi się gorąco robi, kiedy czytam te teksty. Nie pasiecie owiec,
Jesteście fałszywi, chodzicie tylko, żeby się ludziom przypodobać i lubicie pozdrowienia na rynku. Szczęść Boże, księży proboszczu, szczęść Boże. I tylko patrzycie na własne korzyści i na własną kasę. Groby pobielane jesteście. Narzucacie ludziom różnego rodzaju rzeczy, a sami palcem ich dotknąć nie chcecie. Proszę Państwa, żadne nie i żadne fakty i mity nie są tak antyklerykalne jak Biblia. Że też jakiś biskup tego nie wyciął w VII wieku. Miał nożyczki. Nie, Kościół strzeże całego Pisma Świętego. Nawet tego, nieraz jak przyjdzie mówić kazanie na temat takiego antyklerykalnego tekstu, to człowiek patrzy, a może wziąć czytania z innej niedzieli, może nie z tej. Kościół, chociaż to jest takie dla nas trudne, nie ruszył tego. I jeszcze jednej rzeczy Kościół strzeże, ja tak na zakończenie powiem. Mszy Świętej. Ciągle mam wyrzuty sumienia, że za mało mówię o Mszy Świętej wam, drodzy bracia i siostry, na tych mszach. Jest to bardzo trudny temat i cały czas się przymierzam, ale chociaż kilka refleksji. Bo ludzie mówią, po co msza? Przecież Bóg jest wszędzie. Przecież Bóg jest wszędzie. Jasne, że jest wszędzie. Tylko, kochani, jeden z ojców dominikanów dał takie ciekawe porównanie. To jest tak, jakby mąż powiedział do żony: kochanie, za tydzień mamy 10. rocznicę naszego ślubu. Trzeba ją obejść. No oczywiście, 10. rocznica. To gdzie ją obejdziemy? Byle gdzie. No. Jesteś wszędzie, ja jestem wszędzie. Możemy sobie w kuchni zrobić herbatę i kanapki ze szmalcem sobie zrobić. Przecież ty jesteś wszędzie. Ja będę i ty będziesz. W windzie możemy się spotkać. Możemy jechać na zakupy. Też będziemy razem. A załóżmy, że ten mąż mówi: kochanie, ale co ty opowiadasz? Jakie wszędzie? Pojedźmy do tej restauracji. Pamiętasz? 10 lat temu nad Zalew Zegrzyński. Czy gdzie się poznaliśmy? Jedźmy w to miejsce, które jest dla naszego związku ważne duchowo. Jedźmy do tego miejsca, żeby nam wróciły tamte chwile, żeby odnowić naszą miłość. Dlaczego my przychodzimy w niedzielę na mszę świętą? Żeby jeszcze raz przyjść do wieczernika i jeszcze raz usłyszeć te słowa: oto ciało moje za ciebie wydane. O czym szatan wam mówi, wam i mi przez cały tydzień? Jesteś nieważny, brzydki, głupi, nikt cię nie kocha, ludzie się z ciebie śmieją. Jesteś ostatni, beznadziejny, stary, krzywy, pokraczny i beznadziejny. To nam szatan do głowy wkłada. I my przychodzimy w niedzielę, żeby co usłyszeć? Jesteś ważny, to jest krew moja za ciebie wylana. To jest ciało moje za ciebie wydane. Po to tu przychodzimy w to miejsce. Jakbyśmy się chcieli z narzeczoną spotkać jeszcze raz w tym miejscu, gdzieśmy ją pierwszy raz pocałowali na ławce. To jest msza święta. Powrót do wieczernika. Ale trzymajmy tego przykładu się dalej. No i jadą nad ten zalew obejść swoją 10. rocznicę i patrzą: matko, nie ma tej restauracji już. Ale zburzyli, rozebrali ściany, rozebrane sufitu, nie ma, krzaki rosną, prawda? No już polana się zrobiła, bo to jakaś, załóżmy, była taka letnia restauracja. Ale oni się nie poddają, nie pękają. Kochanie, czekaj, jak to było? Tu się wchodziło od szosy, tu stał nasz stolik. Tu, pamiętasz, pierwszy raz cię wziąłem za rękę i teraz wyobraźcie sobie, że ktoś to ogląda z boku, wariatów dwóch przyjechało. Stoją przy stercie śmieci i ona mówi: tu, w tym, a pamiętasz, tu tańczyliśmy, chodź podejdź, tu gdzieś był ten parkiet, pamiętasz, chodź zatańczymy. Ktoś stoi z boku, mówi: wariaci, lekki szmergiel, tańczą na wysypisku jakimś gruzowisku, on tu przed tobą uklęknąłem, pamiętasz, klęka przed nią. My to samo robimy na mszy świętej. Jak przyjdzie niewierzący z krakowskiego przedmieścia, powie: wariaci. Stłoczeni stoją, tam, kurczę, można sobie usiąść na ławce. Zaraz będą klękać przed chlebkiem. A my przenosimy się nieprzestrzennie, nieczasowo, sakramentalnie w realizm ostatniej wieczerzy i Golgoty. Za chwilę Jezus Chrystus. To będzie ten sam Jezus Chrystus. Przepraszam Państwa za powrót na chwilę do porównania. To jest Golgota. Tylko już wszystko inaczej wygląda, tak jak nad tym zalewem. To było to miejsce, gdzie on się jej oświadczał, pierwszy raz ją całował, tylko wszystko wyglądało inaczej. Już nie było tej kawiarni, restauracji, tych zasłon, tych stolików, tych różyczek w wazonikach. Ale to było to miejsce i dlatego dla nich było nieważne, że tu nie ma tych stolików. Dla nas jest nieważne, że tu nie ma żołnierzy i Chrystusa, który ma nogi, stopy pod... My wiemy, że Jezus tu za chwilę powie: od tego się zaczęła moja miłość do was i do Kościoła.
zaraz rozda chleb. Chleb będzie już inny, nie brązowy, nie takie placki, tylko już podzielony, połamany. Jakbyśmy z plackami poszli, komunia by trzy razy dłużej trwała i byśmy nakruszyli ciała Pańskiego. Więc Kościół już chleb biały, niekwaszony bierze. Ale to będzie to samo Golgota. To jest nieprawdopodobne i Kościół tego strzeże. I nie rozumieją ludzie w ogóle, ci, którzy mówią, po co jechać, po co iść do kościoła na mszę świętą, kiedy można sobie pojechać do lasu i tam pooddychać. Jeśli ktoś, wielu ludzi szuka religii nastroju, gdzie lepszy nastrój, mówią, tam więcej Boga. No to do sauny może, ja wiem, czy masaż można sobie wziąć. I wtedy jest nastrój. Ja się nie dziwię, proszę Państwa, cisza, ale my nie szukamy religii nastroju, my szukamy żywego Chrystusa w Kościele. I On tutaj, nie to, że będzie za chwilę, On tu jest od początku, kiedy tylko weszliście do kościoła, kiedy ja wyszedłem z księdzem diakonem, kiedy powiedziałem, co powiedziałem? Pan jest z wami. Przed Ewangelią powiedziałem, Pan jest z wami. Przed błogosławieństwem przypomnę wam trzeci raz, Pan z wami. Cały czas tu jest Chrystus. Chociaż ci się może ciężko stoi, lekko się będzie stało w niebie. Teraz mamy pielgrzymowanie, teraz jesteśmy na pielgrzymce. Kochani, kochajmy Kościół. Szanujmy Go. To jest naprawdę największy dar. Wiecie, pomyślcie sobie tak spokojnie. Jak was w dzieciństwie mama prowadziła, babcia pokazywała książeczkę, jakiś tam ksiądz, no może się nie rozdenerwował. Kim my byśmy byli, żeby nie było Kościoła? Nawet sobie tego nie wyobrażamy. Kim my byśmy byli, żeby nie było Kościoła? Ja nie mam pojęcia, kim ja bym w ogóle był. W ogóle... Taki człowiek, jaki tu przed wami stoi, by nie stał. Wszystko dobre, co mnie w życiu nauczyli, to nauczył mnie Kościół. Mama moja też była Kościołem i jest Kościołem. Mój tata był Kościołem, oni też mnie uczyli dobrych rzeczy. Księża, siostry zakonne. Różne to były przehery. Ale Kościół nas uczył. Kochajmy Kościół. Wymagajmy od Kościoła. My wymagamy od was. Wy wymagajcie od nas. Ale szanujmy się, jesteśmy nieprawdopodobni. I dopóki, gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam ja jestem między wami. Chrystus pozostawił nam ogromny, ogromny dar. I brońmy Kościoła. Miejmy ten honor, byśmy nie pozwalali oczerniać, poniżać tego, co jest naszym domem, skarbem, przestrzenią, w której spotykamy się z Panem Bogiem. Amen. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy umiłowanymi dziećmi Chrystusa, który zebrał nas tutaj, aby nam to przypomnieć. I mamy prawo jako dzieci modlić się do Niego, jako do Boga i do Ojca. Módlmy się zatem, módlmy się w intencji biskupa Rzymu, następcę świętego Piotra, Benedykta XVI, za wszystkich biskupów i pasterzy Kościoła, aby byli mistrzami duchowymi, wzorami do naśladowania dla całego ludu Bożego. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za te wszystkie sytuacje, kiedy ludzie Kościoła, kiedy hierarchowie, duchowni zgorszyli ludzi, odtrącili ich swoją antychrześcijańską postawą, by umieli to odpokutować, a ci zranieni by potrafili wrócić do rodziny Kościoła. Ciebie prosimy. Ciągle mam na myśli tą tragedię w Blachowni koło Częstochowy. Pomódlmy się za tego kapłana. Niech go Pan przyjmie do chwały swojej. Za tego 18-letniego chłopca. W zasadzie to nie ten ksiądz został zabity, tylko ten chłopiec został zabity. I by ożył, by się nawrócił, by przejrzał, by spotkał Boga w swoim życiu. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Irenę Wytrykowską w 25. rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Ostrowskich. O chwałę nieba dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, by każdy z nas czuł się komórką Kościoła, cząstką Kościoła i radował się tym, że został wszczepiony w organizm, który jest wieczny, który kiedyś przekształci się w pełnię Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, strzeż swojego Kościoła, udzielaj mu Ducha Świętego, spraw, niech drogi wiary będą drogami, które doprowadzą nas do pełnego spotkania z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. I w tej tonacji ostatniego ogłoszenia ośrodka akademickiego ja podam jedno swoje ogłoszenie. Pan Jezus kazał odchodzić nieraz na bok, żeby skoncentrować się na sprawach duchowych i odetchnąć od codziennego zgiełku. Zapraszam wszystkich na mszę o 15 za tydzień i za dwa tygodnie, natomiast jak Bóg pozwoli, ja się z Państwem spotkam w pierwszą niedzielę października, czyli 5 października.